Czym są prawa człowieka? Myślę, że wiele osób zgodzi się z tym, że prawa człowieka to chleb powszedni. To jest tak niezwykle ważny system standardów, który towarzyszy nam od pierwszych chwil, kiedy pojawiamy się na tym świecie, powiem więcej. To jest system standardów, który musi być gwarantowany w przepisach prawa. To musi być system standardów, który wynika z kultury politycznej państwa. To jest system standardów, który musi być zakorzeniony w naszej mentalności. I dlatego trudno sobie wyobrazić, że możemy w XXI wieku funkcjonować jako społeczeństwo wolne, otwarte, w którym właśnie te standardy będą łamane. Innymi słowy mówiąc, te standardy też mają swoją dynamikę, bo 70 lat temu można powiedzieć, że one były stworzone na czasy, wprawdzie 70 lat temu, czasy powojenne. One wykazują ogromną wizję i twórcy Powszechnej Deklaracji wykazali ogromną wizję. Dlatego też mówimy o tym, że te standardy, mimo swojej dynamiki, mają pewien kwantum praw, które prawo do życia, które są absolutnym fundamentem. Prawo do wolności, prawo do poszanowania życia rodzinnego. To jest coś, co pozostaje niezmienne. Jednakże czasy się zmieniają, zmieniają się nasze oczekiwania, zmienia się, no, następuje postęp cywilizacyjny, w związku z tym temu muszą te standardy również sprostać. Ale chciałabym powiedzieć, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, która wyrasta niejako ze źródeł Powszechnej Deklaracji, też pokazuje nam na ten system, w oparciu o który działa każde społeczeństwo, musi działać każde społeczeństwo. Czyli też możemy powiedzieć, że 65 lat temu weszła w życie Europejska Konwencja Praw Człowieka. I można powiedzieć, no przecież czas się zmienił, zmieniają się oczekiwania społeczeństw i tak dalej. Ale to, co zostało uchwalone 65 lat temu, jest pogłębiane w ramach orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To, co kiedyś było niemożliwe, staje się dzisiaj oczywistością, kiedy mówimy o zasadach niedyskryminacji, kiedy mówimy o niedyskryminacji ze względu na płeć, kiedy mówimy o tym, jak się zmienia prawo w państwach członkowskich, kiedy dopuszczalne są związki partnerskie, związki małżeńskie osób tej samej płci, co ileś lat temu byłoby niemożliwe. A mimo wszystko trzeba powiedzieć, że uniwersalność tych standardów zawartych zarówno w Powszechnej Deklaracji, jak i w Europejskiej Konwencji mówi, że to jest taki system, który będzie naprawdę podstawą funkcjonowania wszystkich cywilizowanych społeczeństw. Czy prawa człowieka są w Polsce i na świecie przestrzegane na zadowalającym poziomie? No właśnie, 10 grudnia to jest taki moment, kiedy dokonujemy też takiego podsumowania. Stan praw człowieka. Stan praw człowieka interesuje nas, zarówno ten stan praw człowieka w wymiarze globalnym, w wymiarze regionalnym, europejskim, ale również i w Polsce. Ja bym powiedziała tak, żeby wypowiedzi tej nadać charakter obiektywny, chyba najlepiej należałoby zwrócić się do raportów
organizacji międzynarodowych, które są takim zewnętrznym obrazem sytuacji w Polsce. Ponieważ od 1991 roku należymy do Rady Europy, a Rada Europy zbudowała system monitoringu, czyli przestrzegania, oceny przestrzegania właściwie trzech filarów, na których zbudowana jest Rada Europy, czyli prawa człowieka, demokracja i rządy prawa. Naczynia połączone. To może sięgnijmy do jednego z ostatnich raportu komisarza praw człowieka z wizyty w Polsce, który wyraźnie w tym raporcie mówi o tym, że nieprzestrzegane są prawa, są łamane prawa dotyczące wolności słowa, prawa jednostki, jeżeli chodzi o kwestie reprodukcyjne, prawa dotyczące edukacji w zakresie edukacji seksualnej, że bardzo poważne są naruszenia dotyczące prawa do zgromadzeń. Innymi słowy mówiąc, ten obszar, który komisarz analizuje, związany jest w dużej mierze z Europejską Konwencją. Teraz tak, wyraźnie wskazuje, co należy zrobić, żeby z tego impasu wyjść. Tylko mówię, że ten impas to są naczynia połączone, czyli jeżeli mamy załamania w wymiarze rządów prawa, a o tym też jest mowa, to oczywiście skutkuje natychmiast problemami związanymi z przestrzeganiem praw człowieka. To jest kwestia, mówimy, państwo, demokratyczne państwo. Demokratyczne państwo musi szanować fundamenty, podział władz, niezależność wymiaru sprawiedliwości, niezawisłość sądów, takie fundamenty, które, bez których trudno sobie wyobrazić, że mówimy o demokratycznym państwie. Ja wspomniałam raport komisarza praw człowieka. W grudniu możemy się spodziewać kolejnej wizyty pani komisarz praw człowieka, ale w międzyczasie przecież było wiele raportów Komisji Weneckiej, która wskazywała na naruszenia właściwie w opiniach, mówiła o zmianach, które zostały wprowadzone do wymiaru sprawiedliwości. Przecież można sięgnąć poza obszar europejski, a mianowicie można sięgnąć, należy sięgnąć do znakomitego raportu przedstawionego w czerwcu, właściwie na początku lipca 2018, specjalnego sprawozdawcy do spraw niezależności wymiaru sprawiedliwości. I ten raport jest najlepszym, najgłębszym portretem, powiedziałabym, naruszenia praw, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, naruszenia zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, gdzie specjalny sprawozdawca mówi o tym, że warunki, w jakich działają sądy, zmiany legislacyjne mają charakter dewastacyjny. Ja muszę powiedzieć, że dawno nie spotkałam się z tak ostrym, ale bardzo celnym językiem, kiedy mówisz, że specjalny sprawozdawca mówi: potępiam kampanię, która prowadzona jest przeciwko sądom, bo ona jest dewastacyjna dla wymiaru sprawiedliwości. A dlaczego mówimy o wymiarze sprawiedliwości, kiedy mówimy o prawach człowieka? No bo oczywiście to natychmiast ma swoje odbicie w respektowaniu praw człowieka. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o pewne zastrzeżenia dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. Szczęśliwie w bardzo wielu postępowaniach sądowych uczestnicy protestów, których spotykają rozmaite represje, mają jeszcze tę szansę, że zostaną uniewinnieni w postępowaniu sądowym. Ale skutkiem wielu działań są postępowania dyscyplinarne przeciwko sądom, sędziom. W związku z tym, no, to tak nie może ten system funkcjonować. Mówiąc jeszcze o tych poważnych zagrożeniach, warto też wrócić jeszcze do Rady Europy i
wspomnieć o bardzo ciekawym raporcie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ten raport dotyczy takich państw, które mają naprawdę bardzo poważne problemy. Wśród tych państw my się znaleźliśmy. Jest to Turcja, Rosja, Polska, Węgry, Azerbejdżan. No, muszę powiedzieć, że po tych latach, kiedy byliśmy prymusami w Radzie Europy, gdzie byliśmy przykładem, niezwykłym przykładem, pokazywanym w państwach na przykład arabskich, gdzie można doprowadzić do pokojowej transformacji, że kraj się rozwija, że respektowane są prawa człowieka, to ulokowanie Polski w takim kontekście państw, które naruszają prawa człowieka, nie jest, jest dla nas bardzo, bardzo przykre. Można też sięgnąć do bardzo wielu raportów, więc, ale też organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe również wydają swoje oceny. Tylko mówię, staram się pokazać te raporty, które są takimi zewnętrznymi, które pokazują zewnętrzny, nieemocjonalny obraz sytuacji. Więc mamy bardzo dużo do zrobienia i mam nadzieję, że działania, że takim bezpiecznikiem, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o demokrację i rządy prawa, to są bezpieczniki europejskie. To są tak zwane bezpieczniki po stronie Unii Europejskiej, czyli procedury przeciwko danemu państwu, w tym procedura Komisji przeciwko Polsce. Znakomity przykład Puszcza Białowieska, prawda? Że udało się. Wcześniej rozpuda, udało się. Myślę, że uda się również z sądami. Takim bezpiecznikiem są pytania prejudycjalne, które zadają sądy krajowe, ale takim bezpiecznikiem bardzo ważnym są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mają tę siłę naprawczą, czyli orzeczenie Trybunału Praw Człowieka w sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia praw, powiedzmy, przewlekłość postępowań, czy nieludzkie warunki w zakładach karnych, czy tortury, nieludzkie postępowanie, takie wobec tych osób, które podlegają państwu w całości, są w dyspozycji państwa, bo są w zakładach karnych. Orzeczenie o naruszeniu konwencji jest wyraźnym wskazaniem, że państwo ma obowiązek zmiany prawa i praktyki działania. Czy Pani zdaniem artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pomijają jakieś istotne kwestie lub stają się w dzisiejszych czasach nieaktualne? Ja uważam, że deklaracja jest ponadczasowa. Deklaracja jest... Nie wiem, czy twórcy deklaracji wiedzieli, mieli tę świadomość, że ta deklaracja będzie deklaracją na dobrą i złą pogodę w państwach na świecie. Że ta deklaracja będzie w sensie przedmiotowym znacznie szersza niż Europejska Konwencja, ale trzeba powiedzieć, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jakby czerpała swoje siłę i moc właśnie z deklaracji, do której w preambule notabene zwraca się. To, co jest imponującego w dorobku deklaracji, to jest to, że deklaracja idzie znacznie szerzej, aniżeli Europejska Konwencja w sensie regulowania określonych praw, że dotyka również materii społecznej, czyli materii socjalnej. Można powiedzieć, że po stronie Rady Europy, jeżeli byśmy wzięli dwa fundamenty, Europejską Konwencję i Europejską Kartę Społeczną, łącznie z Europejską Kartą Społeczną zrewidowaną, to wtedy uzyskalibyśmy ten efekt właśnie powszechnej deklaracji w sensie przedmiotowym. Czyli ja nie widzę
Ja nie widzę żadnych takich obszarów, które wymagały, które zostały w tej powszechnej deklaracji pominięte. Co jest takiego bardzo ciekawego z mojego punktu widzenia w powszechnej deklaracji? To, że wtedy, 70 lat temu, deklaracja podniosła kwestię praw kulturalnych. Prawa kulturalne, jeżeli Państwo patrzycie na Europejską Konwencję Praw Człowieka, to ona wprost nie reguluje sfery praw kulturalnych. To jest taka regulacja par rykoszet, mówimy, czyli rykoszetowe. Rykoszetowa, jest dużo orzeczeń, które tego dotyczą, ale one, te orzeczenia powstały znacznie później. Natomiast już wtedy, 70 lat temu, deklaracja mówi o prawach kulturalnych, ale te prawa, które są dzisiaj szalenie istotne, bo to nie jest tylko kwestia dostępu do kultury. Prawa kulturalne to jest bardzo obszerny zakres. Prawa kulturalne to jest na przykład kwestia wolności wypowiedzi. To jest kwestia po drugiej stronie mowy nienawiści, która pojawia się w dziełach sztuki. To jest kwestia oceny, czy coś jest, czy nie jest naruszeniem, czy pewna wypowiedź artystyczna, czy jest naruszeniem właśnie tych praw, czy nie. To jest bardzo bogata sfera. Natomiast ja bym powiedziała tak, że jest jeden taka kwestia w powszechnej deklaracji, która jest szalenie interesująca. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli popatrzymy na powszechną deklarację i popatrzymy na początek, preambułę, ponieważ uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niepozbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości, pokoju. To jest i dalej. Artykuł pierwszy. Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w swej godności i prawach. Pojawia się kwestia godności, czyli to, co mówimy dignity. Kwestia godności w Europejskiej Konwencji pojawiła się bardzo późno. Bardzo późno. Ona w orzecznictwie, w ogóle w tekście, jest związana z wprowadzeniem protokołu 13 do Europejskiej Konwencji. Ona jest związana potem z orzecznictwem, ale to od 2002 roku. Tymczasem godność jest fundamentem powszechnej deklaracji. Nawet można się dziwić, dlaczego w Europejskiej Konwencji ten problem pojawia się tak bardzo późno. Ale muszę powiedzieć, że co jest wiele przepisów, gdybyśmy powiedzieli, co jest takiego ważnego. No, można powiedzieć, cała powszechna deklaracja jest ważna, ale może tutaj powiem o jednym przepisie, który jest niezwykle, niezwykle istotny, a mianowicie artykuł 5. Powiem, dlaczego on jest istotny. Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu czy karom. Ten przepis znajduje się również w Europejskiej Konwencji. On jest bardzo ważny, bo wydawałoby się, że w czasach, kiedy jednak państwa dokonały pewnego postępu, że tortury na przykład w Polsce, w Unii, państwo Unii Europejskiej, tortury w ogóle nie istnieją. Tymczasem, czego dowodzi nasza praca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, tortury są. Tortury są, my znajdujemy bardzo wiele przypadków tortur. Bardzo wiele przypadków tortur. I to jest coś, nie będę przytaczała, jak te tortury są, na czym one polegają, ale wydawało się, że po doświadczeniach II wojny światowej takie zdarzenia są niewyobrażalne. Dlatego w
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie kongresu, który rozpoczyna się 14-15, rozpoczynamy dużą kampanię Państwo bez tortur. I to Państwo bez tortur, ta kampania jest wprost właśnie kampanią, która znajduje oparcie w przepisach i zarówno Europejskiej Konwencji, jak i w zapisach, które są fundamentem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego my czerpiemy siłę i energię wielką, ale inspirację właśnie z tych dokumentów. Jak wyobraża sobie Pani świat, w którym kwestia ochrony praw człowieka nigdy nie została uregulowana? Są takie miejsca, gdzie państwa deklarują pewną, deklarują to, że będą respektowały praw człowieka, a prawa człowieka są pustosłowiem. Ale prawa człowieka właściwie są tak fundamentalnie związane z państwem, z jego funkcjonowaniem, że w dłuższej perspektywie czasu takie państwo nie ma racji bytu. Bo my możemy powiedzieć, na mapie znajdujemy Koreę Północną, prawda? Znajdujemy wiele takich przypadków. To jest cały czas faza przejściowa. To jest niemożliwe, żeby takie enklawy istniały. One w jakimś czasie przy pomocy terroru, sił policyjnych i tak dalej mogą funkcjonować, ale to jest pozbawienie państwa, jego instytucji, takiej podstawy praw człowieka, kiedy świat się zmienia, kiedy widać, że świat, właśnie prawa człowieka są takim jungtim, dobrym porozumieniem, czy w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, gdzie te prawa człowieka właściwie dotyczą wszystkiego. Prawa człowieka to również jest czyste powietrze. Prawa człowieka to jest też klimat. Prawa człowieka właściwie wszechogarniają każdą jednostkę i każdą społeczność. To taki świat pozbawiony tych standardów praw człowieka i takie miejsce na ziemi ma bardzo krótką perspektywę. Po raz pierwszy w Polsce Powszechna Deklaracja ujrzała światło dzienne w 1957 roku. W bardzo określonym, bardzo ograniczonym nakładzie. Właściwie w obiegu takim publicznym ona nie istniała. Tu to było wydawnictwo, powiedziałabym, dość podziemne. I w 1974 roku Instytut Literacki w Paryżu, instytut kierowany przez pana Giedroycia, wydał właśnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka w kilku językach. Dokument, który sygnowany przez Instytut Literacki był literaturą podziemną, który ma bardzo piękny głos wstępny, a mianowicie przytoczone są bardzo ciekawe wystąpienie, nigdy nie wygłoszone, Sołżenicyna w związku z przyznaniem mu Nagrody Nobla. I właśnie Sołżenicyn w tym wystąpieniu, jak mówię, niewygłoszonym, mówił, że ta deklaracja powinna być dokumentem obowiązkowym dla rządów, powinna być warunkiem członkostwa w tej społeczności międzynarodowej, ale on się obawia, że deklaracja, która jest trudno dostępna w Związku Radzieckim i w tak zwanych demokracjach ludowych, deklaracja ta nie będzie dokumentem, którym ludzie będą mogli się posługiwać. Bo deklaracja jest dokumentem o prawach człowieka adresowanym do każdego indywidualnego człowieka. I dlatego myślę, że
to jest takie symboliczne, że my też byliśmy w takim systemie, kiedy deklaracja była dokumentem, no, zwłaszcza w takim wydaniu, była dokumentem podziemnym i za którym można było niestety ponieść poważną odpowiedzialność za dystrybucję takiego dokumentu. Także to też jest signum temporis, prawda, że jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, innych czasach. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, proszę się na to, chociaż.